Witam wszystkich w nowym mrówczym filmie, w którym chcę Was zabrać do niedawno powstałego mieszkania dla Lasius Bruneus. Jak widzicie, pojawiła się na dole łąka i zobaczymy, jak sobie będzie radzić, ale dziś nie o tym. Myślałem, że pójdzie łatwo, ale proszenie się o kłopoty sprawia, że one w końcu się pojawią. I tak stało się tym razem. Jak wiadomo, ten gatunek mrówki lubi zasiedlać drewno, mimo gdy jeszcze jest lekko spróchniałe, więc dla nikogo nie będzie niespodzianką, że formikarium, jeżeli mogę to tak nazwać, go nie będzie brak. Ale wiadomo, drewno plus wilgoć równa się pleśń. Idąc zdobytym doświadczeniem w wiwarium z Nicobarensis postanowiłem się nie poddawać. Pomysł chyba nikogo nie zdziwi, kto śledzi kanał. I tu z pomocą przyszedł mi wentylator kupiony z myślą o łące flawusek, ale o dziwo tam na razie problemów nie ma. Jeżeli ktoś myśli kiedyś o użyciu słoja z korkową pokrywką, to od razu mówię, że nie. Te pokrywki rzadko są szczelne. Co się stanęło? Ale dobrym rozwiązaniem jest to naprawić przy pomocy jakiejś tkaniny ze sztucznego włókna, dzięki czemu nie zaatakuje jej grzyb czy inne licho. Nie byłbym sobą, jakbym te formikarum zasiedlił tylko mrówkami. Będziemy testować tu wszelką dziką roślinność i wszelkiej maści ekipy sprzątające, więc jeśli jesteś ciekaw rozwoju, zasubskrybuj kanał i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.